Kochani biegacze, jeszcze dzisiaj witam Was wirtualnie, ale już w niedzielę, 3 października, widzimy się nareszcie po dwóch latach. Po dwóch latach, dokładnie 13 października 2019 roku, widzieliśmy się po raz ostatni podczas Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Co 3 października? 3 października po raz 14 wspaniały bieg Trzech Kopców. Mówię wspaniały, moi drodzy, bo uwielbiam tę imprezę ze względu na jej charakter. W zasadzie nie ma wielu takich imprez biegowych w Polsce, które łączyłyby wszystkie trzy płaszczyzny, bo tutaj mamy elementy biegu ulicznego, mamy elementy biegu przełajowego i biegu górskiego. Nie jest to przypadek, wszak bieg Trzech Kopców stanowi mistrzostwa Krakowa właśnie w biegu górskim. Ale jeżeli ktoś chce pobiec szybko, trasa nie jest aż tak wymagająca, aby móc to uczynić. Świadczą o tym chociażby rekordy trasy. 40 minut wśród mężczyzn, 47 minut wśród kobiet. 13 km, zatem dystans i długi, i wystarczająco krótki, żeby jakoś szczególnie się nie zmęczyć. Tak czy inaczej, moi drodzy, trasa urokliwa, jedyny bieg górski w Polsce na pewno, być może na świecie, który biegnie przez centrum wielkiego miasta. Przypominam, ruszamy z kopca Krakusa, biegniemy przez kopiec Kościuszki, kończymy na kopcu Piłsudskiego, dokładnie na wzgórzu Sowiniec, 358 metrów nad poziomem morza. Bądźcie z nami jako kibice, ze względu na to, że limit wyczerpał się. 2000 osób w tej chwili już mamy zapisanych, a ja przypominam, w momencie, kiedy ten bieg rozpoczynał swoją, można powiedzieć, żywotność w kalendarzu biegowych imprez w Polsce, liczył sobie dokładnie 264 osoby. Przed dwoma laty, przed tą blokadą, która na szczęście już minęła, było prawie 3000 osób. Zatem, kochani, jeszcze raz, niedziela, 3 października, widzimy się, oczywiście najpierw na starcie, tak jak już mówiłem, przy kopcu Krakusa, a później już strefa mety, gdzie będziemy celebrować, gdzie będziemy świętować i przede wszystkim będziemy mogli porozmawiać nareszcie na żywo. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w niedzielę.